Jesteśmy na 15. Mistrzostwach Polski Wyższych Seminariów Duchownych, Diecezjalnych i Zakonnych w piłce nożnej halowej. Bardzo miło nam jest gościć jako seminarium częstochowskiemu 19 drużyn, które odpowiedziało na nasze zaproszenie. W związku z tym, że w ubiegłym roku nasi seminarzyści zdobyli tytuł Mistrza Polski w Tarnowie, to też ten obowiązek organizacji tego wydarzenia w tym roku spoczął na nas. Ważne w piłce nożnej, myślę, i w ogóle w każdym sporcie jest przede wszystkim taki duch rywalizacji, dobrego sportu, fair play i przede wszystkim zaangażowania. Kilka lat grałem w ręczną w Zabrzu, więc takie doświadczenie mam, że gdzie jest serducho i gdzie do tego głowa i nogi, to da się wygrać cały świat. To jest zawsze taki moment spotkania z człowiekiem, moment skracania dystansu, pokazania też, że my nie jesteśmy odrealnieni, że my jesteśmy z ludzi dla ludzi, jesteśmy z nimi, potrafimy się spotkać na boisku z młodymi ludźmi i też przez to i do Pana Boga po prostu podprowadzać. Najważniejsze jest dla mnie spotkanie z drugim człowiekiem, a więc czy przegram, czy wygram, to jest mi obojętnie, nie? Także oczywiście my się przygotowaliśmy wcześniej, tydzień przed turniejem, ale jakoś tam nam się udało do ćwierćfinału nawet zagrać, no także bardzo się cieszę. Sport zespołowy, drużyna jest ważna i każdy jej element, ci którzy tam na ławce, trener, zaplecze, może większe, mniejsze dla każdej z drużyny, z każdego seminarium, ale to się wszystko przekłada na wynik, przekłada się też potem na takie wspólnotowe bycie, nie? Bo to też jest istotne. Myślę w ogóle, że dla seminarium i dla każdego chłopaka, który w seminarium jest, ważne jest to, żeby w tym sporcie też brał udział. Przez to, żeby ta wspólnota też się zacieśnia, kiedy razem się przelewa pod czasem krew, jak ktoś upadnie, trochę się poszturcha, pobije, ale ostatecznie chodzi o to, żeby być też razem, wspólnota, drużyna, zespół. Mi się osobiście wydaje, że takie rozgrywki uczą nas przede wszystkim pokory, a to nie ukrywałem, jest bardzo ważne dla każdego człowieka, jeszcze bardziej dla przyszłych kapłanów. My osobiście odkrywamy, że tutaj nie gra jednostka, tu gra cała drużyna. My wszyscy jesteśmy bytami relacyjnymi, musimy oddziaływać, ze sobą współpracować. Odczuwamy teraz to bardzo, bo mamy skromną rezerwę, też dwóch z nas zostało kontuzjowanych, ale mimo wszystko jest to gdzieś to wsparcie. Drużyna gra ciągle cała ze sobą. Nie podajemy się, no niestety teraz przegraliśmy ten mecz 1-0 z Częstochową, ale jeszcze będziemy walczyć o trzecie miejsce. Nasi klerycy w ogóle z całej Polski stoją przy ołtarzu, ale mogą się nie wykazać też przy ołtarzu, tylko mogą się też wykazać na boisku i w wielu innych sportach. Naprawdę szanuję ich grę, zakonników, kleryków. Naprawdę bardzo ładnie się pokazują. Kibice bardziej motywują tych zawodników, co grają na boisku, bardzo i dają tej siły umysłowej, fizycznej, że mogą to wygrać, mogą tą wygraną sprowadzić. Kibice to są drugi zawodnik, 12 zawodnik na boisku. 40 sekund do końca, ale przejęta przez Radom, wykupana Dal. Znowu strzał w kibiców. To 20 sekund do końca. Dużo przy piłce. Ruszają w stronę. To jest ostatni moment, żeby coś zmienić. Żeby dobrze przeżyć porażkę, trzeba przede wszystkim zaakceptować to, że no nie jest się idealnym. I porażka też jest w życiu, nie? Nie jest tylko idealnie. Życie nie jest ościane tylko różami. Ta róża też ma kolce. I myślę, że to jest przede wszystkim w przyjęciu tego,
że jeżeli chcemy dobrze żyć, przeżywać życie, ale też sportowo, to żeby przyjąć porażkę, to trzeba po prostu przyjąć, że to jest opcja i to nie jest koniec świata. Zawody są za rok, albo tak po prostu w życiu, nie zawsze jest kolejna szansa, nawet jak się przegra, czy doświadczy porażki, czy czegoś innego. Wydaje mi się, że wśród powołanych do kapłaństwa, wśród kleryków jest dużo takich, którzy wcześniej piłkę trenowało. I to widać tutaj, bo są takie indywidualne osoby, pozycje, które to z pewnością musiały coś kiedyś w jakichś juniorach, w jakichś młodzikach trenować. I wydaje mi się, że jesteśmy mimo wszystko na dobrym poziomie i też to dobrze świadczy o przyszłym kapłaństwie, że jesteśmy wydolni, chociaż ja teraz po meczu Safie. Wszyscy jesteśmy klerykami, tak? Jesteśmy ludźmi, którzy będą pracować może razem kiedyś, nie wiadomo, ale to jest bardzo ważne i cieszę się, że akurat przyjechałem tu, że spotkałem się z nimi. No i my się lubimy, także kiedy ktoś faulował, zawsze poszedł do drugiego i przepraszał. Nie? Myślę, że piłka nożna uczy przede wszystkim dużo pokory, ponieważ jest to sport mocno kontaktowy, bardzo wysiłkowy, wymagający. To jednak gdzieś ta samoświadomość tego, jak może być to niebezpieczny sport, to gdzieś też samokontrola w tym wszystkim jest bardzo ważna i istotna. Myślę, że seminarzyści przede wszystkim powinni się o to troszczyć i dbać. No, poziom jest, mówię, bardzo wyrównany. Mamy graczy, którzy grali kiedyś wcześniej w ligach, w klubach, ale to też pięknie pokazuje, że wstępując właśnie do wspólnoty zakonnej czy też diecezjalnej, nie trzeba porzucać swoich pasji, które gdzieś, że tak powiem, pielęgnowaliśmy przed wstąpieniem do seminarium, a formacja seminaryjna też stwarza przestrzeń na realizowanie swoich pasji. Cieszymy się piłką, dużo się ruszamy w naszym seminarium, naszym charyzmatem jest też właśnie sport, kontakt z młodzieżą, dlatego naprawdę widzimy wartość w tym poruszaniu się, prawda, w tej samodyscyplinie, ten sport, który nas też uczy jakiejś pokory, systematyczności. No i jeżeli coś już od lat praktykujemy u siebie w seminarium, no to później widocznie nawet nie musimy się bardzo przygotowywać, a gdzieś tam coś wychodzi. Dzisiaj było naprawdę wiele dobrych drużyn, gdzie widać, gdzie grało tą piłką. Myśmy dzisiaj czekali troszeczkę z tyłu na swoją szansę, wiedzieliśmy, że nie jesteśmy dobrze przygotowani, ale taktyka zaskutkowała. Udało się wygrać i cieszymy się. Chwała Panu Bogu za ten wysiłek, za to spotkanie przede wszystkim z innymi. No i będziemy kontynuować. Już możemy zaprosić drużyny do Krakowa. Będziemy zorganizować mistrzostwa, także miejmy nadzieję, że ten duch sportowy nie będzie gasł, tylko nas będzie też pomagał się rozwijać.